Dá, a mamy w domu smar? Nie, nie mamy smaru. A ty chciałeś smar? Potrzebujesz? Nie no, jakby co? Miłość z samego rana dzisiaj zajmuje się czym? Pierwszy raz rozbierasz? Nie no. Pierwszy raz rozbierasz hulajnogę? No tak, mi się nudziło. I się nauczyłem tylko. I co, nauczyłeś się? Dużo? No to jest łatwe. Ręka, pokaż swoje rączki. Teraz no już wcześniej, teraz założyłem. Bo wcześniej ja jej nie założyłem. Patrz, okazuje się, że to jest łatwe. No patrz, pokażę ci. W sensie nie wiem, czy dobrze, ale... Dobra. Prywatny na razie. O, to jest nic, swojego nic. No nie, już nic. Po prostu, nagrywaj mnie. No. Jak to robię? Tak... Dla... Nikogo. Tak po prostu nagramy. Dobra, już. No i gdzie to ja wrzucę? No zobacz. A gdzie ja to będę trzymał? No jeszcze, to, no nie wiem, usuniesz jak coś. Ja sobie po prostu zobaczę, jak to składam. Dobra. Dobra. Teraz mamy takie coś. I zakładamy. Więc jak mamy, o właśnie. Jak mamy tutaj. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Wróciłem w nocy dzisiaj z KL, nie z KSW, a z FMMA. Zmontowałem filmik, jeżeli chcesz zobaczyć, to zapraszam. Na kanale jest. Tak? No. Nie na kanale? No. Co? Naprawdę bardzo fajna walka. Tak mi się wydaje. Tak mówię, miałeś, że walka się nie skończyła. To prawda, złożę, bo tak... Tak ciepło po prostu, od tego. Obija. Jestem człowiekiem przede wszystkim, jestem siostrą. Jedną z Godleskiej. Jeszcze go tobie gratuluję. Kultury, którą prezentowałeś. A szukasz takiego gościa, który ma ćwierć miliona subskrypcji, jest dojrzały. Drogi karionerze, być może nasz konflikt czy dyskusję, która była kiedyś, rozwiążemy właśnie gdzieś na ringu, no nie? A teraz idziemy, Kasia mnie zaprosiła do teatru, czyli przez... Gdzie? A że znowu, bo Kasia mówi, że ja tak często podkreślam, że to ona mnie zaprasza, że ja jakbym był taki, wiesz, taki biedny i że to ja zawsze jestem zapraszany, mi to jakoś tam nie przeszkadza, nie? No bo, no ty kupiłaś bilety, także, no ty kupiłaś, no to ty mnie zapraszasz. Ostatnio na musicali jak byliśmy, to również Kasia mnie zapraszała. Co tu dużo mówić, po prostu Kasia zamiast prostaka chce zrobić takiego elokwenta. Osobę wyedukowaną i wyczuloną na artyzm i sztukę. Już jesteśmy po spektaklu i bardzo mi się podobał. Ty, czekaj, no... Nie, nic na mnie nie zrobił. Miałem takie wrażenie, jakby coś spadło mi na głowę. Bardzo fajnie, taki dla dorosłych spektakl. Nawet nie wiedziałam, jak się nazywał? Pikantni. Bardzo fajnie, śmiesznie. Naprawdę, cały czas się uśmiechałem, cały czas śmiesznie było. Jak było, babci? Zamawiamy nerfy, obiecałeś mi. Dobrze, skakuj. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj mamy prima aprilis, jest piękna pogoda, słonecznie. Czyli prima aprilis, czyli trzeba zrobić żart. I zrobiłem taki żart. Moderatorom swoim napisałem, że kończę karierę. Nie kończę żadnej kariery na YouTubie. Póki co, na razie. Oglądałem Fame MMA. Oglądałem Fame MMA niektóre walki po kilka razy. I to, czym jestem najbardziej zaskoczony, to tym, że Adrian Polak, który został teoretycznie zmiażdżony i były mega kontrowersje, jeżeli chodzi o wynik, to nie uwierzysz, ale po prostu wcale nie było to tak oczywiste. Jak oglądałem i patrzyłem pod kątem trafności ciosów, to Polak mało otrzymał trafnych ciosów. Jego przeciwnik po prostu zadawał mnóstwo ciosów, ale szły one w bok, dopiero na powtórkach to widać. I poszedłem sobie na siłownię, 50 minut chodzenia pod takim gdzieś tam też ostrym w miarę kątem. Ale słuchaj, co zrobiłem? Wziąłem sobie torbę moją YouTube'ową, czyli przerzuciłem rzeczy z samochodu. Tylko nie przerzuciłem wszystkiego. Nie wziąłem skarpetek, nie wziąłem majtek, nie wziąłem słuchawek do słuchania. Ręcznik wziąłem z domu, koszulkę miałem z domu. Nie wiem, jak ja teraz będę wracał, pół nago. Przepraszam, okazało się, że majtki wziąłem, ale w ogóle zapomniałem też zamka, bo tam są szafki w siłowni, gdzie się zostawia ubrania, no ale załatwiłem sobie kłódkę, nie zamek, tylko kłódkę.
Także dużo rzeczy pozapominałem, ale może jak wpadnę w ten rytm i będę... Bo wiesz, co chodzi? Że ta torba moja po prostu ona jest malutka. Nie? A w tamtej dużej, na piechotę, bo sobie na piechotę przyszedłem, no to wiesz, to ciężkie to tak... Nie chcę się nosić. Nie mam nic zadane. Nie masz nic zadane? Czyli co, możesz iść na dwór? Już byłem. Mogę telefon? A po co? Panowie przodem, starci przodem. O, Kasia dzwoni do Tomka. Tylko żebyś... Tak? Cześć Tomek. No cześć. Słuchaj, masz chwilę? No, słucham. Bo taka sprawa delikatna jest. No. Po prostu musisz się odczepić od mojego męża, bo on przez ciebie zaniedbuje rodzinę. To znaczy? No, to znaczy, że poświęca ci za dużo czasu, wyciągasz go na meczyki, tu go wyciągasz, tam go wyciągasz i on przez to po prostu jest nieobecny w domu. Także ja bardzo cię proszę, żebyś troszeczkę się odsunął od niego. To no dobrze, dobrze. A to w ogóle dotarł do domu? No, nie dotarł jeszcze właśnie i się zastanawiam, czy jest z tobą, czy... Nie. Dobra, Tomasz, ja bardzo cię proszę, żebyś się zobowiązał, że przestaniesz go odciągać od rodziny. Dobrze. Ale przyrzeknij. Przyrzekam. Z dniem dzisiejszym. Z dniem dzisiejszym. Dobrze, to ja ci życzę miłego popołudnia w takim razie. No. Hej, halo. No. Ja zapomniałem ci powiedzieć, nie wiem, czy to jest ważne, czy też nie, to jest Prima Aprilis oczywiście, no nie? Nasza miłość będzie trwać. Niesamowity mecz, po prostu 4-4. Jeja, 4-4 w dogrywce, więc rzuty karne teraz. Ale co tu się działo? Aj, wygrałem! Dziękuję za walkę! Dziękuję! Mati, jest dzisiaj ze mną. Mati, pokaż mi ząbki. Bardzo ładne masz te ząbki. No. Jak się w nich czujesz? No dobrze. W nowych ząbkach? No dobrze, strasznie. O, dobrze się czujesz? No. A gryźć możesz? No. Tak? Ale bocznymi na razie. Na razie bocznymi, tak? No. Kiedy wracasz na skatepark? Nie, może już nigdy. Ja myślę, że i tak wrócisz. No, zobaczysz. Ja dobra. Takie śmieszne to jest? A ja zadzwoniłem na Straż Miejską. I im podziękować za interwencję. No! Szachmat! Ale jak ty grałeś? A jak ty, Kasia, grałaś? Ja zadzwoniłem na Straż Miejską. Naprawdę ja zadzwoniłem. Dobrze mi uratowałaś, bo ja za tobie nie zabił tam. Miłość cię tak bał, że kazał mi dzwonić już przez telefon ci powiedzieć, że to prymaty. Ależ. Ale to leknąłeś. Straż Miejską? Mhm. Gdzie u was jakiś szybki jest? Ja mówiłem Marcelowi, że może być Prima Aprilis, ale to wy zagraliście za dobrze. Tata wleciał, zadzwoniłem. Naprawdę zadzwoniłem. Ośmo, tata wleciał i... Weź, i to zaczął... Strasznie? Teraz dzwonisz? Halo? Ale kluseczka wbiła i zaczęła palić. Otwieraj drzwi. Jezu, uratowałaś mi życie, że ja powiedziałam, że iść się uczyć. Ale... Poczekaj, muszę zadzwonić muszę na straży im powiedzieć, że nie było nic takiego. Po co? Już nie chcę. Wiesz, nie dzwoniłem. No zobacz. No było. Ja dzwoniłem. Witaj w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Straż Miejska Piotrków? Dzień dobry, jeszcze raz Marcin Mazur. Dzwoniłem do pana w sprawie tam syna, interwencji na skateparku. Tak? No i wie pan co, rodzina mnie zrobiła w balona, Prima Aprilis zrobili. Tak, ja się zacząłem pytać patroli, żaden patrol mnie potwierdził. Aha. Takiej interwencji. Aha, ale wie pan co, jak już tak... 1 kwietnia. No właśnie, i zostałem po prostu nieźle przez żonę i przez syna wrobiony. Niemniej miłego dnia życzę, no i tam, pracujcie. Kurde. Bo święty, kluseczka się nabrała. No bo siedziałem... Mogę zostać aktorką. Ale to właśnie i ty, i Miłosz. Jak wygrałem z tyłu, w tle, po prostu. Bo o co chodzi, w ogóle o co chodzi? Chodzi o to, że Kasia zadzwoniła do mnie wkurzona, zdenerwowana, że przyjechała straż.
i że była przed chwilą straż miejska. I przyprowadziła Miłosza i zapalił papierosy. A ja siedziałem w samochodzie, nabuzowany, czekałem. Mówię, jak przyjadę, to rozprawię się z nim tutaj, no nie? Idę. I zadzwoniłem, no jak siedziałem w tym samochodzie, to po prostu zadzwoniłem na tą straż miejską i mówię, no podziękuję im, tak, za to, że właśnie takie rzeczy robią, że działają. No i tak jak słyszałeś, właśnie tak zrobiłem. Ja nie wiedziałam, że ty zadzwonisz. Że zadzwonię. No siedziałem w samochodzie, to wziąłem, zadzwoniłem. O, i co? No, no serio! Ty nie umiesz kłamać, synuś! Ja od razu widzę po oczach, co chodzi. Ale chodziło o to, że w tle, jak ja słyszałem, jak oni... A, no bo ja chciałem... No, wiesz, w czym dobrze zagraliście? Jak ja mówię, żeby dać telefon, żebyś dała mi telefon Miłosza. No. A on nie chciał i robił, wiesz, takie swoje te... Jakieś tam... że nie, no nie? No, Miłosz tak chce. I to mnie zmyliło. Bo Miłosz mi w ogóle zrobił, w szkole, też pranka. Zadzwoniła od niego z klasy dziewczyna i powiedziała, że Miłosz uciekł. No ale ja się na to akurat nie dałem nabrać. Zgadza się? No. I musiałeś mnie wyrobić, tak? No. To jest dzień, to jest mój dzień. Ale Marcelowi mówiłem, że może to być No, jeżeli chodzi o takie coś, no to... Ale chodzi o to, że oni zagrali dobrze. Też zrobiłem. I się mówiłem, że mama powiedziała prima please. Bo mimo się schował tutaj w tych... I ja normalnie... W toalecie, a ja... No. Wychodź stąd! Normalnie się tak modliłem. Ale mama mnie uratowała na szczęście.